9 kwietnia 1968 roku zmarła polska powieściopisarka Zofia Kossak-Szatkowska. W 54. rocznicę jej śmierci na cmentarzu parafialnym w Górkach Wielkich odbyła się uroczystość oznaczenia miejsca spoczynku Zofii Kossak-Szatkowskiej znakiem pamięci. Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski. Plakietkę z tym napisem na grobie pisarki umieścił wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma. O zabranie głosu oprócz wiceprezesa IPN-u zostali poproszeni również wójt gminy Brenna oraz starosta cieszyński. Szanowni Państwo, Panie Prezesie, spotykamy się dzisiaj w miejscu szczególnym na grobie szczególnej osoby, szczególnej kobiety, mówią pisarki, a ja powiem artystki pióra, która tak jak nikt inny potrafiła w swoich książkach pokazać otaczającą rzeczywistość i problemy świata. Miejsce to jest szczególne jeszcze z jednego powodu. Gdyby popatrzeć na życiorys Zofii Kossak, to doliczylibyśmy się około 20 miejsc, w których mieszkała, a mimo to Górki zawsze uważała za to najważniejsze miejsce. Tutaj w roku 22 przeprowadzili się jej rodzice. Tutaj po śmierci męża później przeprowadziła się Zofia z dziećmi. Tutaj też po okresie powojennym spędzonym na emigracji wróciła, znajdując schronienie w domku ogrodnika. W wywiadzie do Głosu Ziemi Cieszyńskiej w okresie powojennym mówiła, że Górki to miejsce, gdzie spędziła najszczęśliwsze, mimo że i najtragiczniejsze z powodów rodzinnych, chwile. A mówiąc o Górkach, o swoim domu, pozwólcie Państwo, że zacytuję. Mówiła tak: dom oznacza schronienie, w którym człowiek jest u siebie i jest sobą. Dom może być mały lub duży, to nie odgrywa roli. Magia domu nie zależy od rozmiarów i ozdoby ścian, lecz od atmosfery, jaką te ściany przepajają. Szanowni Państwo, w tym roku jest jeszcze jedna rocznica, to jest 80 lat powstania Żegoty, organizacji, która czynnie i w sposób wyjątkowy ratowała Żydów w czasie wojny, zapewniając im schronienie i ratując ich przed śmiercią. I pozwólcie, że patrząc na życiorys Zofii Kossak, na to, jak była nieustępliwa, jak czy w okresie międzywojennym, czy w czasie wojny, czy po powrocie z emigracji nigdy nie uginała się przed innymi. Pozwólcie, że zakończę to krótkie wystąpienie słowami innego z twórców Żegoty, Władysława Bartoszewskiego, który zresztą również w tym roku obchodziłby 100 lat urodzin. I nieco te słowa sparafrazuję. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale czy warto? Druga część uroczystości miała miejsce w Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków w Górkach Wielkich, gdzie odbyło się sympozjum poświęcone losom Zofii Kossak. Uczestnicy spotkania mogli również wysłuchać listu Zofii Kossak skierowanego do Władysława Raczkiewicza w interpretacji Joanny Gruszki, aktorki sceny polskiej Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie. Żądam, proszę, błagam, by mi uwierzono, sądzę, że do tego zaufania mam prawo. Uwierzywszy, pojmie każdy czytający te słowa, że nie wolno dłużej tolerować istnienia Birkenau. Że masowy mord bezbronnych kobiet i dzieci trwał już nadto długo. Tym bardziej, że strzegący obozu Niemcy nie ukrywają przed nikim, iż zmuszeni do opuszczenia
oczyszczenia Oświęcimia poślą w przód do komina wszystkie kobiety znajdujące się na Lagrze. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.